ręce klej! Chciałem zatańczyć do tego. Do Content ID? Everybody orą pole! Tak naprawdę to nie! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku programu Tętno Pulsu. Ja mam to totalnie to wasi ulubieni prowadzący. Niech się Mati męczy. Ja chciałbym zaprezentować wszystkim państwu, w jakim kubeczku Włodek zrobił mi kawusię wczoraj. Zobaczcie. Ja, jeżeli by nie było widać, to ja przeczytam. Nie mów Bogu, że masz wielki problem. I pomyślałem sobie, że z tyłu będzie napisane, bo go nie ma. Nie? Ale nie. W sensie problemu, czy? O, dobre, nie? Why are we still here? Powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego... Boga, nie Boga, to jest napisane Boga. Witamy serdecznie, panowie, jedziemy piątek! Nie zatrzymujemy tej karuzeli śmiechu. Ja se kawusi tutaj pierdolne. A, bardzo pyszna kawa. To się świetnie składa, jak już zaczęliśmy od z wysokiego C, od takich rzeczy... głębokich. Byłem blisko plucia wszystkiego kawą z wysokiego czego, zobaczcie, bo mam głęboką treść. A znamy tego pana. Mogę ci zająć chwilę? Musimy to widzieć, oglądaliśmy to w lesie. Nie. Tak. Nie to. Nie to. A czy oglądaliśmy tego typa w lesie już? Disclaimer. Mateusz, tylko proszę daj to. Nie, może nie dawajmy tego w ogóle. Bo będziesz, że jesteśmy chuj. No ja mam na imię Patryk, a nie typa. Przepraszam. Już wiem, kim chciałbym być w przyszłości. Oglądaliśmy to w lesie. No, tego nie. Lekarzem. Kardiologię. Chciałbym ratować ludzkie życia. Szczerze? Poszukaj czegoś innego. Jesteś na to za głupi. No i fajnie. Tak było, chciałbym przebiec maraton w Berlinie. Szczerze? Szczerze. Odpuść. Jesteś na to za słaby. Zróbmy. Włodek? Tak? Chciałem ci o czymś powiedzieć. To dla mnie bardzo ważne. Tak? Wiesz, myślę, że chciałbym przebiec maraton. Szczerze? O, odpuść sobie. Jesteś na to za słaby. Na pewno ci się nie uda. Wiesz co? Błagam cię. Puść teraz muzykę. Idę się wyżygać. Znaczy, żeby nie było. Nie, współczuję, jeśli ktoś ma takie osoby w swoim życiu, to pewnie no się to zdarza. Jest kurwa, tak, no to jest prawda. Ale on zrobił, zrobiliśmy jego filmik, kurwa, czemu on tego naprodukował? To jest o, właśnie ojciec, syn, było takie, że ojciec, syn, tato, że pożycz mi stówę, pamiętasz nie, to? Ja pamiętam, ale to było co innego, bo to było pożycz mi stówę. A to był ten ty, Patryk, w sensie. Uzbierałem 250 zł. Czy teraz... mogę kupić godzinę twojego czasu? Ło, jeszcze lepsze! Proszę, wróć jutro. Jeszcze lepsze! To są kurwa prawdziwe uczucia! Przepraszam. O, sorry. Zobaczymy, czy kiedyś Nina przyjdzie do ciebie po 20 zł, wcześniej pytając cię, ile zarabiasz na godzinę. Ja kocham takie opowieści. O to chodzi, to jest prawda zaklęta w TikToku. No typie, wiadomo, kurwa. Prawda zaklęta w TikToku? No, no. W zapalniczki, jedna od drugiej. To jest szarosicie. Dobrze, BMW drift. Bo to musi być dobre. Nie pamiętam o co ale chodzi. Ale ja nie chciałem drugiego. Ale szybki jeden BMW. To jest dobry. BMW drift jest warte tego, kurwa, tak bardzo, stary. Kurwa, jeszcze raz dawaj, kocham. Jeszcze raz. Jak on to zrobił? Ale muzyczkę mają fajną. Muzyczkę mają fajną. Ale fajny brzmi. Mówimy o samochodach. O! Samochody trzeba parkować. To niemożliwe. Nie trzeba. To. Czy zdarzyło ci się kiedyś
niepoprawnie zaparkować samochód. Tak, żebyś zasługiwał na karnego pindola. Nie dostałem je kiedyś. O, dostałeś. Tak. Czyli zdarzyło się. Miałem lusterko zaklejone i szybę od strony kierowcy. Tak, dwie takie. To się ciężko ściąga, tak? I to były właśnie takie, tak są specjalnie trudno ściągam. Tak. A czy zdarzyło ci się, tato? A tobie? Nie, tato. Nie. Naklejki nie dostałeś. Ale czy chyba zaparkowałeś tak? Karol. Nie. A zdarzyło ci się. Uważam, że niesłusznie dostałem tego karnego. No to dobrze. Idźmy tą drogą. Czy zdarzyło ci się poprawnie zaparkować samochód, a i tak dostać karnego pindola? Nie. Znaczy, ja nie zaparkowałem wtedy poprawnie, w takim sensie, że zaparkowałem... Nie do końca poprawnie, a nie do końca nie poprawnie. Wydarzyło na Wilanowie. Zaparkowałem równolegle do jezdni, zajeżdżając dwoma kołami na chodnik. No i osoba i tam były inne samochody też zaparkowane. I osoba przyklejająca mi kutca uznała, że za bardzo zajechałem na chodnik. A to musi być 1,50 m na chodniku. Było 1,50 m? Stary, nie wiem. To było tak... Wiesz, jak jest z takimi uliczkami, że nie masz znaku i widzisz, że inne auto są zaparkowane, nie? Uh-huh. I co robisz? Parkujesz tak, że myślisz sobie, chyba jest okej. Okay. No to tam, to była taka uliczka. With that, back to the studio. Drodzy Państwo, w Kaliszu... Nie w Ryszardzie Kaliszu oczywiście, tutaj nie mówimy o Ryszardzie Kaliszu. W Kaliszu ktoś nakleja karne... I to ile? Na prawidłowo zaparkowane auta. No słabo. Czytelniczka poskarżyła się na zachowanie prawdopodobnie któregoś z mieszkańców. Jak zauważyła, zaparkowała auto na chwilę w miejscu, w którym nie powinna jest. Jaki to ma sens? My w Lesie czytamy artykuły zawsze do spodu. Ale to jest na prawidłowo zaparkowane auta. No właśnie. Nie umożliwiała nikomu przejazdu, nie zablokowała żadnej bramy. Szybko okazało się, że nie jest to jednorazowy incydent w tym miejscu. W tym samym miejscu na ulicy Dobrzeckie interweniowała w ostatnich dniach Straż Miejska i Mundurowych na miejsce wezwał kierowca, którego prawidłowo zaparkowany samochód również został okrojony wymownymi naklejkami z męskim przyrodzeniem. I są zdjęcia? Nie. No dobra. Strażnicy miejscy wyjaśniają, że w przypadku okrojenia auta przez nieznanego sprawcę można to zgłosić policji. No tak się nic z tym nie zadzieje. Po prostu ktoś miał za dużo naklejek i chciał je użyć. To był inny kierowca. Różne samochody dostawał, niż ta sama osoba. W ogóle wiesz, że nie trzeba blurować czyichś tablic, bo są zablurowane czyichś tablice rejestracyjne. Tej tablice rejestracyjne to nie jest RODO. Nie trzeba tego blurować. A czy słyszeliście o tym? W Meksyku są ciała kosmitów. Nie ma dowodów na montaż lub manipulację. Nie ma dowodów na montaż, ale też nie ma dowodów. Nie ma takiego dowodu. Zaprezentowane przed tygodniem meksykańskiemu parlamentowi domniemane szczątki istot pozaziemskich zostały poddane kolejnym badaniom. Wynika z nich, że to pojedyncze szkielety i nie ma dowodów na montaż lub manipulację cząstkami, mówi znany angielski fizyk profesor Brian Cox. Brian Cox to on powinien odstawić. Haha! Ja się śmieję, Matiety. Idź spać. Mają około 1000 lat, nie są ludźmi, nie stanowią części naszej ziemskiej ewolucji, stary. Zobacz, jakie domniemane cząstki istoty pozaziemskie zaprezentowane w meksykańskich. Widziałem to na memach, na miliardzie memów to. Jedna z istot była, stary, w ciąży. To jest prawda wszystko. Oraj pole na traktory, hej, hup, siaba, daba, oraj pole na traktory, hej, hop. No co ty mi tu, pokazujesz jakieś fejki? Jakby to są nie, to, no bo ciekawi, nie, bo mnie ciekawi. Nie wiem. Ciekawi mnie to, że w ostatnich kilku miesiącach ten temat się jakoś tak odradza. No bo NASA powiedziało, że mają dowody. No to... Był ten kongres. Tak, tylko czemu to służy? Co to za... psyop, za mącenie ludziom w głowach takimi rzeczami, w sensie no właśnie, od czego chcą odwrócić naszą uwagę? Jak się wywróciło World Trade 7. Albo to, albo jednak są, mają i przygotowują opinię publiczną na takimi małymi strzałami na to, że kiedyś powiedzą, że jednak mamy. Ale przecież w kongresie też był ten typ, jak on się nazywał? Ten co zeznawał, że tak, widziałem, mają, są w posiadaniu 15 statków nie z ziemi. Było tak. No i się tak zastanawiam po prostu nad takim rzucaniem takich kąsków do mediów, dla gawiedzi, żeby mieli się czym zająć. Tylko po co to ludziom? Stary, moim zdaniem, obcy już tu są dawno między nami. Jak Men in Black, że idziesz do sklepu, a tak naprawdę ta pani mały ludzi siedzi w środku. Wszystko już dawno jest. Ta długość, ta sprężyna, coś tego nie mógł zrobić człowiek. Tego się już nie da wymucić. Czy znasz film Stanleya Kubricka Eyes Wide Shut? Znać tam, no. Mój ulubiony, mówię to bez cienia zawahania, mój ulubiony podcast o filmach anglojęzyczny nazywa się Rewatchables, jeżeli nie znacie. Rewatchables? Rewatchables. Okay. Jest genialny absolutnie. Idea fikcji jest taka, że oni się zajmują tylko filmami, które są zajebiste, ich zdaniem. A to takie to dla mnie. Między innymi jeden z filmów, którym się zajęli i który uznają jako właśnie rewatchable, czyli taki, który się fajnie ogląda, który się ogląda wielokrotnie, jest Eyes Wide Shut, czyli Oczy Szeroko Zamknięte Stanleya Kubricka i ostatnio sobie przesłuchałem właśnie odcinek o Oczach Szeroko Zamkniętych, mimo że ja sam uważam, że trochę o tym filmie wiem, bo on ma bardzo wiele warstw, to jestem rozjebany po prostu, jak bardzo wielu rzeczy o tym filmie nadal nie wiedziałem i się dowiedziałem to właśnie. Wymienię jedną. Jest tam taka scena, gdzie Tom Cruise podchodzi do kiosku już po jakby głównym zamieszaniu jego w ciemny wątek, nie będę spoilował, i tam na
okładce jest artykuł, tej sceny nagrywał na przykład 20 take'ów, bo było 20 różnych gazet w różnych językach, które miałyby być wmontowane w wersję filmu na dany rynek. Czyli na przykład jak był, ten film był w kinach puszczany we Włoszech, to Tom Cruise brał gazetę, gdzie by było napisane po włosku, nie? Tam było jakieś jakieś irracjonalne w ogóle przywiązanie do detali. Do dziś Oczy szeroko zamknięte mają rekord najdłużej nieprzerwanie trwającego planu zdjęciowego i jest to no ile 400, albo 400, albo... Tak. 400, tak. Ja cię. I to nieprzerwane, nie? Ja cię. Nieprzerwane. I teraz jak się ogląda ten film z perspektywy roku 2023 i sprawy Jeffrey'a Epsteina, to jest dopiero mind kurwa blown. No. Pod tym kątem też jak się ogląda, to jest mind blown. A, ja w ogóle byłem na tym, na Sound of Freedom. Spodobało mi się, myślę. Tak. Bo mi się bardzo podobało. Powiedz bez spoilerów. To jest prawdziwa historia agenta Homeland Security, który pracuje nad tematami przemytu dzieci. I wykorzystywania seksualnego dzieci. I po prostu trafia na taką historię, w którą się też angażuje osobiście. Działa poza Stanami, w ogóle, że musiał się zwolnić z tego, żeby to A to jest fabuła czy dokument? Bo ja tak fabuła. Normalna taka film akcji, można by powiedzieć, ale taki thriller. Ale tak. Ma napis oparty na faktach, czy tak? Tak, jest na faktach, no. No i po prostu ratuje te dzieciaki, po prostu już wchodzisz w ten świat, jaki to jest pokręcony, jaką to ma też skalę, to nie jest to szeroko znane, że to się dzieje na taką skalę. W sumie, wiesz, no, nie wiem, czy to dobrze, z jednej strony dobrze, byśmy wiedzieli, co się dzieje na świecie, a z drugiej strony. Ja uważam, że dobrze. Że dobrze? Ja uważam, że trzeba wiedzieć. To, a powiedz w takim razie, bo dla tych z was, co nie wiedzą, ten film się nazywa Sound of Freedom? Sound of Freedom. Jest trend na TikToku i nie tylko mówienia o tym filmie, jako o filmie, który jest celowo jakby zakazywany, że jego zasięgi są ścinane, że Hollywood nie chce, żebyś wiedział. Tak było przez 5 lat, jak nie mogli go wypuścić, bo byli zrzucani przez różne studia, ale jak już go wypuścili jakoś własnym sumptem, no to trudno mu zarzucić, że ten film jest w jakikolwiek sposób blokowany, bo w kinach go grają i to na całym świecie raczej. A wiesz, na jakiej podstawie? Jakby czułeś ten vibe oglądając? Czy to takie trochę... Nie, wiesz co, on miał docelowo trafić do Disneya, na platformę Disney Plus chyba. I może jako, że Disney się mianuje takim child-friendly platformą, że robi rzeczy takie przyjemne dla dzieci. Pamiętasz, jak otwierali się, to był serial o Pomeli i o ruchu. Nie wiem, ale dobry, ale trudny. Okej, dzięki! To byliśmy my? Oglądaliście wy? To byli. To montował Mati? Ale to byliśmy my w pewnej konwencji. To była konwencja. Konwencja programu, lekkostronnicza. No dobra, a jak wyłączymy kamerę, to jak będziemy wyglądać teraz? Przecież wiesz. No jak, tak? No. Czy jestem głodny, to po pierwsze. Co? Głodny jesteś? Jestem głodny. 13 dopiero. A nie do śniadania? Widziałem. To ryby z maka. No, zjadłem mak mafina i frytki. No to jestem głodny. I co, no. I zapłaciłeś za osobę za tobą i zabrałeś jej jedzenie? A nie, bo ja nie korzystam z drive-thru. Ja zawsze wchodzę z siku jeszcze do maka. Czyli co, teraz nie przytrzymasz? Nie, moja prostata już po prostu pęka. Nie, po prostu wykorzystuję ten fakt. Bo nie lubię, ja w ogóle nie lubię w drive-thru zamawiać. Dla mnie to jest takie jakieś, nie wiem. To jak już tu jestem. Dla mnie to jest super, bo wtedy możesz sobie zapakować wszystko. No, tacy jesteśmy różni, wy też różni bądźcie, ale przede wszystkim przeżyjcie ten weekend w miłości, cieple, może zadzwońcie do mamy, jeżeli dawno tego nie robiliście, może porozmawiajcie ze swoim partnerem bądź partnerką na tematy, których dawno nie poruszaliście, może idźcie na randkę do kina, ale uważajcie na takie filmy jak Sound of Freedom, bo może być ciężko. To by byś na randce z Moniką właśnie wtedy. No, ale może być ciężko, nie? W sensie, że to nie jest film dla kogoś. Ale mi się bardzo podobało. To dobrze, a my się zobaczymy w poniedziałek, tymczasem bądźcie... Lekko. Stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend.